konferencji, na którą przybyli zarówno parlamentarzyści, jak i parlamentarzystki Platformy Obywatelskiej oraz przedstawiciele samorządu, w tym radni miasta, powiatu, a także pani starosta, są z nami aktywistki i aktywiści, a wszyscy my będziemy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym finansowania, przepraszam, najmocniej in vitro. A o szczegółach projektu opowie państwu zastępczyni sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej, sekretarz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pani posłanka Monika Wielichowska. Dzień dobry, witamy dzisiaj w Głogowie, witamy na inauguracji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu z budżetu państwa procedury in vitro. Chcę państwu przypomnieć, że taki program był realizowany w latach 2013-2016 z inicjatywy Platformy Obywatelskiej, zafunkcjonował i przyniósł zamierzony efekt. Z tego programu urodziło się 22 tysiące szczęśliwych, zdrowych dzieci. I z tego programu wciąż dzieci rodzą się nadal. Niestety Prawo i Sprawiedliwość w 2016 roku program zamknęło i zastąpiło program in vitro programem na protechnologii. Programem bardzo drogim, kosztującym z budżetu państwa miliony, niestety nieefektywne. Chcemy do tego wrócić. Zapowiadaliśmy to podczas konsultacji sprawy Polek, projektu, który realizowaliśmy już w tamtej kadencji, by przedstawić i przygotować razem z Polkami i Polakami na spotkaniach otwartych w całej Polsce właśnie program. I tam jednym z założeń było powrót do finansowania procedury in vitro. Słowo stało się ciałem. 18 listopada odbyła się konferencja prasowa z udziałem przewodniczącego Donalda Tuska, ale także z organizacjami pozarządowymi, które chcą nas w tym wspierać, i ruszyliśmy w Polskę zbierać podpisy. Dzisiaj tutaj w Głogowie inaugurujemy zbiórkę dolnośląską, dlatego cieszę się, że są z nami radni, radne, społecznicy z powiatu głogowskiego. To jest początek naszej drogi, przed nami przynajmniej 3 miesiące zbierania. Liczymy przede wszystkim na Polki i Polaków, którym nie jest wszystko jedno, bo musicie państwo wiedzieć, że jesteśmy w takim czasie, kiedy od czasów II wojny światowej dzieci rodzi się najmniej. Musimy to poprawić. Jak? No, efektywną metodą właśnie in vitro. Jest to metoda bardzo droga, dlatego chcemy pomóc 1,5 milionom par, które starają się o dziecko, aby to dziecko mieli, posiadali, byli szczęśliwi, by to dziecko kochali. Oddaję głos panu przewodniczącemu Skruczu Głogowskiej, Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję pani poseł. Szanowni państwo, bardzo się cieszymy, że inauguracja zbiórki podpisów na Dolnym Śląsku właśnie jest tu u nas w Głogowie. Temat jest nam bardzo bliski, bo dzięki naszym mieście, za co bardzo dziękujemy koalicjantom, jeżeli chodzi o podjęcie tej uchwały. Podkreślę, z inicjatywy naszych radnych bliskich. Drodzy mieszkańcy, tutaj apel z mojej strony wielki do was wszystkich. Włączcie się jak najszerzej, jak najmocniej w zbiórkę tych podpisów. Jak widzicie, licznie się tutaj zebraliśmy, bo jest to temat naprawdę nam bliski. Wokół siebie na pewno macie wiele osób, które dziś boryka się z problemem niepłodności. Dzięki takim projektom, dzięki właśnie tej ustawie będziemy mogli to razem zmienić. Serdecznie dziękujemy panu Łukaszowi Chorwatowskiemu, przewodniczącemu struktur powiatowych w powiecie głogowskim Platformy Obywatelskiej RP. A teraz poproszę o zabranie głosu panią poseł Zofię Czernow. Szanowni państwo, niepłodność jest chorobą cywilizacyjną. W Polsce cierpi na nią około 3 milionów Polaków i Polek. Dlatego też musimy i chcemy, solidaryzując się z tymi ludźmi, którzy bardzo pragną potomstwa, chcemy im pomóc, składając projekt ustawy o leczeniu z budżetu państwa metody leczenia in vitro. Dlatego myślę, że w krótkim czasie, bo jest duże zainteresowanie, zbierzemy te podpisy. Apeluję o włączenie się, o złożenie podpisu i zachęcenie swoich znajomych, sąsiadów, przyjaciół, bo chcemy działać wspólnie.
Dziękujemy pani posłance Zofii Czernowa. O zabranie głosu poproszę kolejnego z parlamentarzystów, pan poseł Piotr Borys. Szanowni Państwo, przykład Głogowa powinien być przykładem dla nas wszystkich, dla każdej gminy, dla każdego powiatu, ale także dla tego rządu. Dzisiaj blisko 3 miliony młodych ludzi nie może mieć dzieci, głównie z przyczyn ekonomicznych. To jest projekt godnościowy, aby dać szansę wszystkim tym, którzy chcą mieć dzieci, a często z przyczyn finansowych, braku właśnie finansowania in vitro, nie mogą cieszyć się świadomym ojcostwem, świadomym macierzyństwem. Chcemy zebrać jak najwięcej podpisów. Dzisiaj współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3. Żeby społeczeństwo mogło się odradzać, potrzeba 2,1. Jesteśmy w ogonie Europy. To jest katastrofa. Program 500+ stał się programem socjalnym, ale nie jest programem, który zwiększa tak naprawdę dzietność w Polsce. Musi zrobić wszystko, aby zachęcać do tego, aby młodzi ludzie, którzy chcą mieć dzieci, mogli je mieć. Trzeba wesprzeć ten projekt in vitro, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców Głogowa, Zagłębia Miedziowego do wsparcia, podobnie także inne samorządy do podejmowania tak szczytnych uchwał, jak ta, która została podjęta w Głogowie, o także wsparciu finansowania in vitro. Serdecznie dziękujemy panu posłowi, a o podsumowanie konferencji i oficjalne rozpoczęcie zbiórki podpisów na terenie województwa dolnośląskiego poproszę przewodniczącego struktur Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, posła na Sejm RP Michała Jarosa. Szanowni Państwo, ja mam ze sobą tak dla in vitro, bo my jesteśmy za in vitro. My nie boimy się tego powiedzieć, że jesteśmy za życiem. My chcemy, żeby na Dolnym Śląsku i w Polsce rodziło się więcej Polek i Polaków. Dlatego dzisiaj decydujemy się na rozpoczęcie akcji zbiórki podpisów pod inicjatywą obywatelską. Wiemy o tym, że ten projekt trafi do Sejmu. Wiemy o tym, że będzie rozpatrywany przez wszystkich parlamentarzystów, przez wszystkie posłanki i posłów. Nie wiem, jaki będzie finał, ale wiemy jedno, że to postulat, który trafia też do programu Platformy Obywatelskiej. Będziemy z nim szli też po to, żeby realizować go później w przyszłości, żeby po prostu więcej Polek i Polaków pojawiło się na świecie. Tego potrzebuje dzisiaj Polska i o to będziemy zabiegali, o to będziemy walczyli. Dlatego dzisiaj rozpoczynamy akcję, inaugurujemy ją w Głogowie wśród naszych przyjaciół, nie tylko wśród parlamentarzystów i parlamentarzystek, samorządowców, ale też byłej pani starosty, byłej pani poseł Ewy Drost. Dzisiaj rozpoczynamy tą akcję i idziemy po podpisy. Będziemy Państwa prosić o złożenie tych podpisów. Szukajcie nas we wszystkich miastach i miasteczkach Dolnego Śląska. Szukajcie nas też w internecie. Można pobrać samemu te karty do zbierania podpisów. Można nam je dostarczyć w różne miejsca, tak żebyśmy mogli zebrać tych podpisów jak najwięcej. Pokażmy wszystkim w Polsce, że Dolny Śląsk popiera właśnie tą inicjatywę. Jesteśmy za in vitro, dlatego dzisiaj tak dla in vitro. Rozpoczynamy tą żmudną akcję zbiórki podpisów. Może dzisiaj nie jest ciepło, ale w naszych sercach jest ciepło i chcemy, żeby jak najwięcej Polaków i Polek się urodziło, żeby przyszło na świat. Tego wymaga od nas Polska racja stanu, dlatego że w ostatnich latach niestety widzimy, że to demograficzne tsunami nas dotarło i rodzi się niestety coraz mniej Polek i Polaków, dlatego trzeba wesprzeć chociażby tą metodą in vitro dzietność w Polsce, dlatego rozpoczynamy tę akcję na Dolnym Śląsku i proszę nas wspierać. Także szanowni Państwo, jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę, jestem pani poseł. Szukajcie nas pod hashtagami tak dla in vitro. In vitro to ludzie. Tak, in vitro to ludzie, dlatego można śmiało powiedzieć na całym świecie dzięki metodzie in vitro urodziło się ponad 9 milionów ludzi. Tylko w Polsce ponad 100 tysięcy ludzi, w tym ponad 22 tysiące dzięki pomocy państwa w latach 2013-2016. Poseł Michał Jaros powiedział o tym, że można samodzielnie wydrukować, pobrać sobie formularz. Jest on dostępny na już funkcjonującej stronie takdlainvitro.pl. Co z nim potem zrobić? Znaleźć albo parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, albo organizacje pozarządowe, które zajmują się tym tematem niepłodności, albo waszych radnych i radne z
Głogowa i z powiatu głogowskiego. Serdecznie zapraszamy do wsparcia, do pomocy, no bo sami nie damy rady, a chcemy zebrać tych podpisów nie 100 tysięcy, tylko znacznie, znacznie więcej.